Jest dzisiaj z nami Moto Edge 40 Neo. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się jej używa, zapraszam do oglądania. Instagram oczywiście na początek. Mirosław Mazanec albo pan Mirek, co wpiszecie i tak ja wyskoczę tam, wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów, z tego też i to z dużą przyjemnością. Dzisiejszy film, troszeczkę zmienimy kolejność, dlatego że ja tego telefonu używam już jakiś mniej więcej miesiąc i to używam go bardzo intensywnie i w tym czasie sprawdzam głównie jego możliwości foto-wideo, ale też nie tylko, dlatego oczywiście w dzisiejszym filmie o wszystkim wam opowiem, ale od filmów i od zdjęć zaczniemy, a tak w ogóle to zaczniemy od ceny, bo cena to rzecz najważniejsza. 1899, czyli 1900, ale bez złotówki. Pudełko. Tutaj pojedziemy klasycznie, przy czym w zasadzie wszystkie rzeczy, które są w pudełku, są wyjęte i ja je na co dzień wykorzystywałem. Etui przed chwileczką włożyłem tutaj do pudełka, ale już pokazuję. Po kolei. Jedziemy. Plastic free, czyli ekologia przede wszystkim. Tutaj nawet jak telefon był zapakowany, o to w taki papier, który mi się podał. I to jest to. No i tak, tutaj mamy etui. I uwaga, ja ten telefon nosiłem głównie w tym etui, dlatego że to jest fantastyczne etui. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale to jest chyba najfajniejsze, najładniejsze, najwygodniejsze etui, jakie spotkałem w telefonach. W dodatku etui, które dostajemy od razu w pudełku, tak? No, w dzisiejszych czasach dostać coś w pudełku oprócz telefonu to nie jest łatwo. Made from plants in Sweden. Tak tutaj jest napisane. Fajny zielony kolor, tak w ten sposób bym go nazwał, oczywiście korespondujący z wyglądem samego telefonu. No i to jest etui, które bardzo dobrze przylega, bardzo jest fajne i od razu o tym powiem, bo ten telefon ma zakrzywiony wyświetlacz i ja wiem, że wiele osób tego nie lubi, ja zresztą też za tym nie przypadam. Natomiast jak włożymy ten telefon w etui, włóżmy go, a co? Później ciężko będzie z niego wyjąć, no ale, no to zobaczcie, w zasadzie problem zakrzywionego wyświetlacza niknie, bo nie ma możliwości, żeby tutaj nacisnąć coś przez przypadek. Także jak ktoś się tym martwi i dla kogoś to jest problem, no to dzięki temu etui, naprawdę bardzo ładnemu etui, martwić się nie musi. I to jest jedna rzecz, która była w pudełku. Tutaj oczywiście jest szpileczka, to sobie zapakujemy i tutaj pod spodem było. O, ładowarka i kabelek do niej. Spytacie się, gdzie to jest? No mam to tutaj, bo oczywiście korzystałem. Ładowarka jest 68-watowa, a kabelek z dwóch stron jest zakończony wejściem USB-C. Tutaj i tutaj, jakby to dla kogoś było ważne. Czyli wyposażenie pudełka jest kompletne, no bo oprócz tego był też telefon, więc ja to pudełko chowam. I tak jak powiedziałem, zaczniemy nietypowo od zdjęć i od filmów. No więc tak jak powiedziałem, zacznijmy sobie od zdjęć i od filmów. Co my mamy tutaj z tyłu, a czego nie mamy? I cześć i chwała Motce za to, że konsekwentnie nie wrzuca tutaj trzeciego aparatu do niczego, tylko zdjęcia i filmy makro, czyli z bardzo bliskiej odległości, wykonamy szerokim kątem. W dodatku one są doskonałej jakości. Za chwileczkę wam to wszystko pokażę. Przede wszystkim obiektyw główny ma 50 megapikseli, światło 1.8, oczywiście z optyczną stabilizacją obrazu. Szeroki kąt ma 13 megapikseli, światło 2.2, no i jest autofokus, ponieważ mamy właśnie tą możliwość kręcenia i robienia zdjęć makro, a z przodu mamy 32 megapiksele, światło 2.4. Czyli zestaw jest zbliżony jak w zeszłorocznym modelu. Teraz aplikacja, bo aplikacja przeszła pewne odświeżenie i ona też jest fajna. I tutaj naprawdę dużo rzeczy zmieniono i pododawano. Tutaj mamy zwolnione tempo, które możemy nagrać, żeby nie było 120 i 240. Dalej jedziemy z filmami. Filmy nagramy w 4K i z przodu i z tyłu. I w dodatku, jak sobie tutaj zjedziemy, o, tutaj damy sobie 4K i tutaj sobie zjedziemy w ustawieniach, to mamy możliwość i 30 i 60 klatek na sekundę, więc też nie ma na co narzekać. Tutaj mamy stabilizację włączoną, a tutaj mamy ten typ stabilizacji poziomej, czyli nagrywamy filmy na przykład w pionie, chociaż w ten sposób na przykład trzymamy telefon, no bo tak jest po prostu wygodnie, natomiast ta pionowa
pozycja, która jest do zastosowania głównie w mediach społecznościowych, no to w ten sposób jest to zrobione. Jedziemy dalej, to sobie wyłączymy, włączymy sobie tutaj stabilizację, jedziemy dalej. Tutaj mamy zdjęcia, no i tak jak pokazywałem, czyli tak, tutaj mamy tą makrofotografię robioną szerokim kątem, tu jest szeroki kąt, tu jest zdjęcie główne, a tutaj mamy dwukrotne przybliżenie, wycinek z głównej matrycy i to jest mimo wszystko bardzo dobra jakość, jest tryb nocny. Tutaj mamy preferencje dotyczące zdjęcia. Możemy od razu sobie wybrać, czy chcemy mieć automatyczne ulepszenie, czy chcemy, żeby zdjęcia były naturalne. Ja zostawiłem sobie naturalne, ale i tak tam głębiej w ustawieniach jest jeszcze sztuczna inteligencja, która nam tam troszeczkę te zdjęcia, a nawet w tym wypadku czasem więcej niż troszeczkę podbija. Tutaj jest oczywiście proporcja obrazu. Ja mam 3:4, no a tutaj wchodzimy sobie w te ustawienia. Właśnie są ustawienia SI, zdjęcia, filmy, i tak dalej, i tak dalej. Dalej mamy typ portretowy. I zobaczcie, mamy ekwiwalent 24 mm, 35 i 50 mm, czyli to jest szeroki kąt i główne dwa, i zdjęcia z aparatu głównego, te dwa. I od razu Wam pokażę, jak to wygląda, no bo czemużby i nie. O, proszę bardzo, to jest 24, 35 i 50. Zobaczcie, nawet w ten sposób jakość jest doskonała, fajne rozmycie, więc to też jest bardzo wygodne przy robieniu zdjęć. Są zdjęcia nocne, bardzo ładne. Kolejna fajna rzecz jest taka, że robiąc zdjęcia nocne, czasami mamy tak, że mamy tylko dwie pozycje, czyli szeroki kąt i główne, albo tylko główne i już. Natomiast tutaj spokojnie możemy się przybliżyć, przyzoomować ośmiokrotnie i w takiej pozycji zrobić zdjęcie nocne, więc to jest też fajne. Jest typ profesjonalny. Jakby ktoś się chciał bawić w takim telefonie, proszę bardzo. JPEG-i, RAW-y, a tutaj tak samo mamy opcję nagrywania czy robienia zdjęć RAW plus JPEG. Ja sobie wrzucę na JPEG-i, jest histogram, no i tutaj są wszystkie ustawienia. No a więcej, też mamy więcej. Czyli kolor spotowy, panoramy, 50 megapikseli, czyli największą rozdzielczość, jest skaner, jest podwójny zapis dla zdjęć, podwójny zapis dla filmów, jest fotobudka, bardzo fajna rzecz, która robi cztery na przykład zdjęcia, no też Wam zaraz pokażę, jak to wygląda, jest film poklatkowy i jest kolor spotowy dla filmów. No, więc tak wygląda aplikacja aparatu, ale oczywiście od tych technicznych możliwości ważniejsze jest to, jakie wychodzą zdjęcia z tego telefonu za 1900 zł bez złotówki. Oczywiście. I powiem Wam, że te zdjęcia bardzo mnie zaskoczyły i one zaskoczyły mnie pozytywnie. Ja, mówiąc szczerze, dosyć często porównywałem te zdjęcia z telefonem, który ostatnio też męczę, ponieważ jest to mój prywatny telefon, czyli Pixel 7, bo chciałem po prostu zobaczyć, jak wygląda Android 14 na Pixelu 7, w związku z czym mając jeden telefon i drugi telefon w ręku, no to sobie czasami pstryknąłem zdjęcia tutaj i pstryknąłem zdjęcia tutaj, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda, żeby przede wszystkim mieć jakiś punkt odniesienia, bo to jest najważniejsze, tak? Zawsze ten punkt odniesienia, cena 1900 bez złotówki. No i Motka, umówmy się, nie ma jakiejś najlepszej opinii, jeżeli chodzi o zdjęcia, natomiast Pixel wprost przeciwnie, mówi się, że on jest genialny pod względem fotograficznym. Ja, mówiąc szczerze, tak nie uważam, ale też nie uważam, żeby to były zdjęcia złe. Tak? Zdjęcia z Pixela są bardzo fajne. No i przede wszystkim ten telefon nie kosztuje 1900 zł bez złotówki, tylko kosztuje, nie wiem, 2600, 2700, nie pamiętam ile w tym momencie, no ale on jest dużo, dużo droższy. Więc przechodząc do zdjęć z Motki. Zdjęcia z Motki, to co od razu rzuciło mi się w oczy, to to, że one są bardzo mocno nasycone, bardzo mocno podbite, coś w stylu Samsunga. Tak najbliżej moim zdaniem jest właśnie do tych zdjęć samsungowych i jakość tych zdjęć jest naprawdę bardzo fajna, bo mamy na przykład rozmycie tła. Tutaj o, pojawił nam się taki pies w Warszawie w kilku miejscach w parkach, taka postać psa, żeby przypomnieć właścicielom, że po psie trzeba sprzątać. No i proszę bardzo, tak to wygląda. Te zdjęcia są ładne, bardzo mocne mają kolory, ale też mają jednocześnie bardzo dużo szczegółów. Bardzo fajnie wypada typ portretowy
I na przykład tutaj, zobaczcie, to nie jest typ portretowy, tylko to jest to podwójne przybliżenie, które jest oczywiście przybliżeniem optycznym, nie optycznym, tylko które jest wycinkiem z głównej matrycy, tak? Przybliżeniem cyfrowym, a nie optycznym, ale ono, to jest zwykłe zdjęcie, też jest naprawdę całkiem fajne, chociaż oczywiście, jak sobie to wszystko przybliżymy, no to już to troszeczkę tak będzie wyglądało mniej fajnie, ale z takiej odległości bardzo ładnie to wygląda. Zdjęcia makro, o których mówiłem, bo filmy pokażę później, natomiast zobaczcie tutaj, to jest szeroki kąt w trybie makro. Te zdjęcia są naprawdę zaskakująco dobrej jakości. To jest jakaś kłódka na płocie, gdzie są kłódki zawieszone z zakochanych. No i naprawdę to wszystko wygląda bardzo ładnie. Można bardzo blisko podejść do obiektu. No a też zaraz zobaczycie, akurat film nagrałem i tym film makro, tak? Znaczy pokażę Wam, jaka jest różnica, jak można blisko podejść tutaj podczas nagrywania filmów. To sobie będziecie mogli porównać. Jedziemy dalej, bo typ portretowy na przykład jest, no tak jak widzieliście, mamy te trzy ekwiwalenty i bardzo ładnie wypada rozmycie tła. Wycięcie jest dokładne, tutaj akurat nie było ładnej pogody, więc żeby tak nie było, że wszystko przy świetle. Wszystko jest ładnie, dokładnie odcięte. Pierwszy plan jest ostry. Ten tył możemy sobie też dostosować, jak bardzo chcemy, żeby on był rozmyty. No więc to też jest bardzo ładne. Tutaj Wam mogę pokazać, bo tutaj akurat kilka zdjęć sobie robiłem i jednym i drugim telefonem z ciekawości, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No i już Wam pokażę. Bo to naprawdę zrobiło na mnie dosyć duże wrażenie. No, zobaczcie. Tak to wszystko wygląda. Czyli te zdjęcia są czasami ładniejsze. Czasami troszeczkę mają mniej szczegółów w motce niż w pikselu po przybliżeniu. Ale generalnie, powiem Wam, na przykład tutaj zdjęcie nocne. Zobaczcie na napis Teatr Studio. Tutaj w motce jest ładny, wyostrzony. Tutaj w pikselku jest taki, no niespecjalny, tak? Więc naprawdę te zdjęcia, mówimy tutaj jeszcze, zobaczcie, o zdjęciach nocnych, czyli zdjęciach wykonywanych no, w nie najlepszych, w złych warunkach, czyli w warunkach, gdzie te telefony muszą się sprawdzać. No więc te zdjęcia są naprawdę bardzo fajne, zaskakująco fajne, ładne, szczegółowe. Dobrze, żeby nie porównywać, tylko mówić głównie o motce. Typ portretowy, znowu bardzo fajny. Ładne, dokładne odcięcie. Dużo szczegółów. Papasz tam. Znowu bardzo, bardzo miło byłem tym zaskoczony. Jadąc dalej, tutaj na przykład, to jest takie dosyć ciężkie dla telefonów, dlatego że na górze mamy słońce, tutaj mamy cień, więc bardzo często wchodzę w tą uliczkę, żeby robić tutaj zdjęcia, dlatego że w słabych telefonach ten dół jest ciemny. Tutaj zobaczcie, ten dół jest ładny, szczegółowy na szerokim kącie, na głównym zdjęciu i na dwukrotnym przybliżeniu. W dodatku zobaczcie, za każdym razem te kolory w tych zdjęciach są podobne, tak? Czyli nie ma takiej różnicy pomiędzy szerokim kątem głównie, a głównym obiektywem. Czyli kolejny plus dla tego urządzenia. Proszę bardzo, tutaj rozmycie tła, syrenka ślicznie, dokładnie rozmyta. Tło rozmyte, a syrenka oczywiście ślicznie ostra i ślicznie wycięta. Też znowu na nic nie mogę narzekać. Fotobudka, czyli to, o czym mówiłem, tak to wygląda. Strzelacie sobie cztery jakieś dziwne różne miny i telefon wtedy Wam łączy to w jedno zdjęcie. To tak wygląda. Tu są zdjęcia nocne, tutaj są zdjęcia kota. No to tak wygląda moja praca często, kiedy ja siedzę, a kot stwierdza, że on idzie spać, ładuje mi się na kolana. No i ja wtedy się nie mogę ruszyć, ale znowu zobaczcie, jakie ładne kolorki, jakie ładne szczegóły. No, naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie jestem zaskoczony tym telefonem, ale jadąc dalej, no bo zobaczcie tutaj na przykład.
zdjęcia, gdzie jest pierwszy plan jest ładny, ostry, a z tyłu mamy ładne, naturalne rozmycie, tak? No to wygląda, zobaczcie, tak samo tutaj, jakieś kanapeczki gdzieś na wyjeździe służbowym, na którym byłem, to wygląda bardzo, bardzo przyjemnie. Zdjęcia, gdzie jest ciemno. Napój złocisty, tutaj dokładny, szczegółowy, orzeszki w kąciku ładnie rozmyte, wszystko ładnie wycięte, bardzo znowu ładne zdjęcia. Można tym telefonem się bawić i bawić i bawić. Zobaczcie tutaj, w trybie portretowym. Tu mam ostrość na aparat i na piksela, jak tło jest ładnie, fajnie rozmyte. No i zdjęcia nocne. Tym, powiem szczerze, byłem bardzo zaskoczony, bo naprawdę te zdjęcia nocne są fajne, są ładne, są ostre. Zobaczcie, tu jest zdjęcie zwykłe, tu jest typ nocny, kiedy jest to rozjaśnione, ale bez przesady. Albo na przykład już pokazuję, proszę bardzo, takie zdjęcie, które jest zdjęciem zwykłym i takie zdjęcie, które jest zdjęciem nocnym. Zobaczcie na te wieżowce tutaj z tyłu. Jak to ładnie wszystko wygląda. To są naprawdę bardzo ładne zdjęcia. To są, no, proszę bardzo, tutaj jacht. Tutaj jest typ zwykły, tutaj jest typ nocny. No, to są naprawdę bardzo ładne zdjęcia. Selfie oczywiście tak samo są fajne. Zobaczcie tutaj. Można później z takim zdjęciem sporo zrobić. Można sobie rozmyć tło, można sobie wzmocnić zdjęcie kolorami. Mógłbym opowiadać o tych zdjęciach długo. Proszę bardzo, zobaczcie, jak to wszystko ładnie wygląda. Tak? Mógłbym opowiadać o tych zdjęciach naprawdę długo. To są zdjęcia, które są bardzo fajne. O, tu jest jeszcze jedna ciekawostka. Strzeliłem sobie zdjęcie na lotnisku, jak już wracałem. Znaczy nie sobie, tylko strzeliłem zdjęcie. No i zrobiłem zdjęcie, tak, chciałem porównać zdjęcie, jedno zdjęcie drugie, tylko później jak się złapałem na, tym, że, już pokazuję, o, że tutaj zobaczcie, złote, ale skromne etui na iPhony są ostre. To samo zrobiłem w pikselku i co? Ostrość jest, ale gdzieś tam z tyłu, a nie tutaj, gdzie chciałem. No więc to jest właśnie piksel, który czasami w ten sposób mnie zaskakuje nieprzyjemnie. Tutaj takich rzeczy nie miałem. I to są zdjęcia. Teraz filmy. Filmy, tak jak już mówiłem, nagramy w 4K, w Full HD, 30-60 klatek. Można tak samo nagrać film makro. I teraz Wam pokażę film makro, a później Wam pokażę filmy, jakie nagrałem tym telefonem i też porównam do tego, żebyście zobaczyli po prostu, jak to wygląda i jaka jest różnica. Ja w każdym razie uważam szczerze, że za te 1900 zł bez złotówki dostajemy naprawdę świetnie możliwości foto i wideo, więc już nie nudzę i nie gadam, a Wy sobie oglądajcie te zdjęcia, porównujcie i sami oceniajcie.
1, 2, 3, witam. To jest film Full HD, 30 klatek na sekundę. No i tak wygląda filmowanie tymi obydwoma telefonami. Nagrywam filmy w pionie, żebyście mogli porównać, jak to wszystko wygląda. Podejdziemy może do lwa. Zobaczymy, jak wygląda łapanie ostrości. Lew, pokaż się. Może jeszcze do słońca podejdziemy. O. Tak. I co? I przebiegnę się? Jezu. Mówiłem już, że można 4K nagrywać? Można. 4K nagrywać i w jednym, i w drugim telefonie. Dobrze, koniec tego biegania. Dzień dobry. A to ja. Z przodu selfie też możemy nagrać w 4K. Możemy też nagrać w Full HD i właśnie w tym momencie Full HD. O, nagrywamy. Biegać to już nie będę. Mogę się co najwyżej szybciej przejść. Natomiast w modce mamy jeszcze jedną rzecz, której nie mamy w Pixelu i już pokazuję. To jest możliwość nagrania filmu z rozmyciem tła. W sensie, że ja jestem wyraźny, a tło jest rozmyte. Możemy sobie tym rozmyciem tła manipulować, w sensie rozmyć więcej, mniej. A w Pixelu kamerka do selfie takich rzeczy nie potrafi. Tam rozmycie tła możemy nagrać tylko z kamerką, obiektywem głównym. Tak samo zresztą jak tutaj w tej modce. No dobrze, to co, teraz ekran i budowa, zdejmę to etui, żebyście zobaczyli, jak to wygląda bez tego etui. Przede wszystkim wyświetlacz. 6,65 cala Full HD+, czyli to nie jest mały telefon, to nie jest duży telefon, to jest telefon z tych średnich, on jest ciutkę wyższy od mojego Pixela, minimalnie, proporcje 20 do 9. Odświeżanie tego urządzenia, 144 Hz maksymalnie. I można sobie ustawić te 144, ale oprócz tego można ustawić 120, 60 albo ustawienia adaptacyjne. I ja sobie wybrałem adaptacyjne i wtedy adaptacyjnie one, to odświeżanie skacze pomiędzy 60 i 120, ale jak ktoś chce, może też 144. Ja nie chciałem, dla mnie to nie ma żadnego znaczenia i tak to wszystko bardzo ładnie się tutaj przewija i bardzo ładnie działa. Jasność maksymalna. Kolejna rzecz. 1300 nitów, czyli to jest bardzo dobra jasność, zwłaszcza jak na tą klasę urządzenia. No i tak jak mówię, tak jak widzieliście, byłem w tym Dubaju, tam było ciepło i słonecznie. Nigdy nie miałem najmniejszych problemów, żeby zobaczyć, jak wyszło zdjęcie. No, bez najmniejszego problemu. Może małe zastrzeżenie miałbym do szybkości działania automatycznego ustawiania jasności. Mogłoby to być ciutkę szybsze, ale nie będę na to narzekał. Teraz tak, tak jak już pokazywałem wcześniej, ekran jest zakrzywiony na boki, ale jak wrzucicie go w to etui, to zakrzywienie nie będzie Wam przeszkadzać, w sensie, że tutaj nie będziecie mieć żadnych przypadkowych dotknięć. Zresztą oprogramowanie musi być tak zrobione, że ja nawet bez tego etui nigdy nie miałem jakichś przypadkowych dotknięć, więc to nie jest żadnym problemem. Nie ma Always On Display, niestety. Tradycyjnie dla Moto jest tak, jak się śmieje, to sometimes on display, czyli jak poruszymy telefonem, jak dotkniemy telefon, no to wtedy o, ruszaj się i pokaż się, to wtedy nam się coś wyświetli. No niestety, tego jakoś się nie udaje przeprowadzić modce, żeby to było prawdziwe always on display. Teraz tak, działa dwukrotne wygaszanie wyświetlacza, więc to jest fajne, ale za chwileczkę powiem o oprogramowaniu, tak? Bo zawsze mówiłem, że Moto to taki czysty Android, ale już nie, tak? To już jednak nie. O, i jak widzicie, działa tak samo wybudzenie po poruszeniu i też odczytywanie twarzy kamerką przednią. No i to działa naprawdę bardzo szybko.
Proszę bardzo. O, czasami trzeba wspomóc się tym przyciskiem. No ale jest tak samo czytnik linii papilarnych tutaj w wyświetlaczu. Też bardzo szybki. Więc nie ma najmniejszego problemu. Czyli pod względem biometrii wszystko jest tutaj ok. Przepraszam bardzo, ale kot mi się czymś bawi i mnie troszeczkę rozprasza. Co ty tam masz, kocie? Jakiś guzik. Dobra, no więc tak wygląda wyświetlacz. Te ramki są też cieniutkie, tak? Znaczy ta na górze i na dole jest ciutkę większa niż te po bokach. No a generalnie przez to, że ta konstrukcja jest taka zakrzywiona, no to wygląda prawie bezramkowo. Teraz tak, tył tego urządzenia jest z takiej eko skóry zielonej, no to wiadomo, po prostu jakiś materiał, też fajny, nie łapie odcisków palców, telefon nie wyślizguje się z dłoni, wszystko jest ok, natomiast rama tutaj jest plastikowa, ona nie jest aluminiowa. Tutaj mamy tackę na jedną simkę. Nie mamy możliwości zainstalowania karty pamięci, a simkę wrzucimy tylko jedną, natomiast telefon jest dual simem, bo obsługuje eSIM. Także jakby ktoś chciał, może też mieć na tym telefonie dwa numery, ale pod warunkiem, że drugi będzie eSIM-em. Wejście USB-C, no i tak, tutaj mamy jeden głośnik, jest też głośnik drugi. W sumie to jest dźwięk stereo i już pokazuję, jak to wszystko brzmi. I jestem sam ciekawy, czy złapiemy tą muzykę, którą ja sobie nastawiłem tutaj dosyć dawno. Jest, no właśnie, to jest naprawdę bardzo duża zaleta tego telefonu, tak zwana wielozadaniowość. Uwaga. Więc jest głośno, może troszeczkę gdzieś więcej tych basów mogłoby być na tych maksymalnych ustawieniach, ale umówmy się, znowu telefon za 1900 zł bez złotówki, a nie za 3, 4 czy 5 tysięcy, także w ten sposób trzeba go oceniać i w stosunku do pieniędzy, jakie musimy zapłacić, dźwięk jest naprawdę bardzo fajny, jest stereo i na słuchawkach tak samo też bardzo fajnie wszystko działa, tak samo ustawienia wszystkie equalizery działają na słuchawkach bezprzewodowych, no więc tutaj nie ma żadnego problemu. Tutaj nie mamy nic i tutaj też nie mamy nic. I teraz jedna rzecz, bardzo ważna. Telefon tani i w tym budżecie zdarzają się takie rzeczy, ale nie zawsze. Mamy tutaj normę IP68, czyli wakacje, nie słona woda, ale słodka woda, jezioro, rzeka, basen. Spokojnie 30 minut do 1,5 metra. Nie trzeba się bać, że coś się nam z tym telefonem stanie, jak nam wpadnie. No i też spokojnie, można robić zdjęcia tym telefonem w basenie, co jest zawsze fajną pamiątką z wakacji. Także pierwszy raz Motka w tej półce cenowej ma coś takiego, w ogóle Motka od niedawna ma te normy wszystkie IP68. No i bardzo, bardzo fajnie, że w tym telefonie też jest coś takiego. No to teraz pojedziemy sobie z działaniem. I znowu, co my mamy tutaj w środku? Mamy Mediateka Dimensity 7030, 6-nanometrowego z GPU Mali G610, 12 GB RAM-u, który możemy jeszcze o 3 wirtualnie powiększyć, jakby ktoś chciał, ja nie chciałem, i 256 pamięci wbudowanej, także nie ma się martwić o to, że zabraknie nam miejsca na jakieś pliki, zdjęcia, filmy, cokolwiek. Jak to wszystko działa? To wszystko działa naprawdę bardzo ładnie. To jest tak, że jak właśnie patrzymy się na AnTuTu Benchmark, który ja oczywiście zrobiłem, to w AnTuTu Benchmark ten wynik będzie no, taki średniawka, tak? Powiedzmy, że w tym przedziale cenowym można znaleźć pewnie coś wydajniejszego. Ale jak się nie popatrzymy na AnTuTu Benchmark, tylko się popatrzymy na takie zwykłe, normalne, codzienne działanie, to nie powiemy, że ten telefon działa źle, wprost przeciwnie, powiemy, że ten telefon działa naprawdę bardzo fajnie. Zobaczcie, jak się wszystko tutaj szybciutko wczytuje. Weźmy sobie tutaj, jak się ładnie przewija. Wielozadaniowość, tak jak pokazywałem, naprawdę jest niezła. Przy tych 12, tak, bez powiększenia. Nic się nam tutaj specjalnie nie przyładowuje. Zobaczmy tutaj na przykład, no,
No to zobaczcie. Wszystko ładnie jest trzymane w tej pamięci, nic nie jest wyrzucane. Tak? Bardzo ładnie? Bardzo ładnie. Do działania w ogóle się nie czepiam. No i tak zwana cała reszta też jest bardzo fajna, bo tak, GPS bez najmniejszego problemu. Jeździłem z tym telefonem dużo, jako z nawigacją, zawsze dokładnie, bezproblemowo. Jakość połączeń głosowych też doskonała, też nigdy nie miałem z tym żadnego problemu. No i oczywiście jest NFC, to jest obowiązkowa rzecz. Płacimy tym telefonem zbliżeniowo, także po prostu najzwyczajniej w świecie tego telefonu używa się bardzo, bardzo przyjemnie. Oprogramowanie. No więc to jest tak, że zawsze się mówiło, że Motka to jest czysty Andek plus gesty Moto. Ja tak zawsze powtarzałem, ale chyba od tego telefonu już tak mówić nie będę, bo tutaj naprawdę jest bardzo dużo rzeczy, których nie ma w czystym Androidzie, tak? W moim Pixelu takich cudów nie ma, a tutaj one są, chociażby na przykład właśnie to podwójne kliknięcie w wyświetlacz, żeby go wygasić albo wybudzić. Znaczy wybudzić można tutaj podwójnym uderzeniem, ale wygasić nie, to jest bardzo fajna rzecz. Zresztą pokażę Wam może w ustawieniach, bo tak, mamy Androida 13, to jest jedna rzecz. Nie wiem, ile aktualizacji, wydaje mi się, że tu jest model 2 plus 3. Czyli pewnie wolałbym, żeby to było 3 plus 3. Chyba jest 2 plus 3, no ale może też Motka jakoś tam się ogarnie i na przykład dorzuci jeszcze jeden rok dłużej. Chciałbym, żeby to było, bo jak gdyby pod względem wydajności ten telefon spokojnie wytrzyma. Co my mamy fajnego tutaj w oprogramowaniu, jak to wygląda? No to zobaczcie, tutaj w ustawieniach jest kilka rzeczy. Bo na przykład jak sobie wejdziemy w gesty, o tutaj, no to mamy coś takiego jak gesty kinetyczne, tak? Czyli jest szybkie uruchamianie i możemy na przykład dotknąć tyłu telefonu, aby aktywować działania niestandardowe. No to próbujemy, jak to wygląda. Proszę bardzo. Uderzam dwa razy. Mogę sobie tutaj wybrać, co chcę, żeby się mi uruchamiało po dwukrotnym uderzeniu. Nie tylko to, ale tutaj też mogę sobie wybrać z listy wszystkich aplikacji. Przy okazji powiem o czymś, co mi się nie podoba. Zobaczcie, co tutaj wychodzi jako pierwsze. Wybierz skrót, otwórz TikTok. No właśnie, to też jest mit o czystym Androidzie w Motce, no bo niestety tutaj jest kilka rzeczy, których bym nie chciał. Jest Glovo, jest właśnie TikTok. Na szczęście można to odinstalować, albo na przykład taka aplikacja, która chce mi zastąpić aplikację zwykłą do robienia, do wykonywania telefonów. Nie chcę. Tego nie chcę, ale też na szczęście to wszystko można prosto odinstalować. Albo wejdźmy sobie na przykład w ustawienia baterii i takich cudów też nie ma na przykład w moim Pixelu z czystym Androidem. A tutaj są, bo jest na przykład ochrona przed nadmiernym naładowaniem albo przyspieszenie ładowania, czyli trzeba włączyć tą opcję, żeby się szybciej telefon ładował. Bez tego ładuje się ciutkę wolniej. Generalnie ładuje się dosyć szybko, no ale tak, także to też mówię. No więc takich rzeczy, które są inne niż w czystym Androidzie, jest dużo. Jest też dużo takich aplikacji Motek, zresztą bardzo fajnych, tak? Ale one są. Jest tak, Family Space, czyli przestrzeń dla dzieciaka. Jak chcemy dać dziecku telefon, żeby sobie pograł, cokolwiek zrobił, a nie chcemy, żeby nam grzebał w całej innej reszcie, no to tam takie Family Space tworzymy. Jest tutaj tutaj są wszystkie jak gdyby zgrupowane te rzeczy od Moto. Jest Moto Connect, czyli można przerzucić telefon na pobliski wyświetlacz, tak? Jest Moto Secure i tutaj też jest bardzo fajne, bo mamy tak, bezpieczny folder, jest wykrywanie phishingu, bardzo użyteczne w dzisiejszych czasach, automatyczna blokada, zabezpieczenia z sieci, zabezpieczenia ekranu blokady, albo na przykład mieszanie klawiatury PIN. Jak wbijamy, boimy się, że ktoś nam podejrzy, no to wtedy po tych ruchach, tak, no to wtedy te cyferki się zmieniają, żeby nie było, że zawsze wystukujemy dokładnie taką samą kolejność. No więc tutaj jest tego dużo. Jest oczywiście platforma Ready For, gdzie możemy sobie podłączyć bezprzewodowo ten telefon do komputera, do tabletu i na nim działać. No więc jest tych rzeczy od Motorola fajnych, użytecznych, ale no, jak gdyby dodatkowych, także nie ma już chyba sensu mówić, że to jest czysty Android. To jest po prostu fajne i przyjazne oprogramowanie Motorola. No i została mi jeszcze bateria. Bateria w takim cienkim, smukłym urządzeniu ma pojemność, uwaga, 5000 mAh, czyli standard na dzisiejsze czasy. W
takich urządzeniach i to jest doskonała, naprawdę doskonała bateria, dlatego że ten telefon, niezależnie od tego, jak mocno bym go przyciskał, a naprawdę cisnąłem go mocno, robiąc mnóstwo zdjęć, kręcąc filmy, tak jak widzieliście, no to ten telefon zawsze wystarczał mi na 2 dni. Najczęściej ładowałem go 3 dnia rano. Tą ładowarką 68-watową, to jest tak, że producent mówi, że od 0 do 50% to jest 15 minut, a do 100% to jest troszeczkę więcej, 35. Natomiast ja nigdy nie ładowałem oczywiście tego telefonu od zera, tylko od jakichś, nie wiem, 10-15%, w związku z czym w niecałe pół godziny ten telefon zawsze mi się naładował. No więc bateria i ładowanie jest doskonałe, natomiast w zeszłym roku w 30 Neo było ładowanie bezprzewodowe. Cieszyłem się wtedy i ładowałem tamten telefon bezprzewodowo, natomiast tamto ładowanie bezprzewodowe było po prostu wolne, 5-watowe. I widać, producent stwierdził, że nie będzie takiej 5-watowej cewki ładował tutaj, no i tego ładowania bezprzewodowego nie ma, ale przy tej szybkości ładowania tą ładowarką, no to akurat tutaj narzekać na to nie będę. Czyli co ja sobie sądzę o tym urządzeniu? No więc to jest doskonały przykład na to, co zawsze powtarzam, że nie ma sensu do końca patrzeć się na specyfikację. Specyfikacja jest ważna, ale najważniejsze jest to, jak się tego telefonu używa. Tak? Jakby ktoś popatrzył na specyfikację i powiedział, no ale to MediaTek jakiś, te Antutu, te 500 tysięcy punktów niecałe, za 1900. Natomiast jak się weźmie ten telefon, jak się zacznie go używać, jak się popatrzy na jego zalety, to nie ma najmniejszego problemu. Ten procek jest bardzo dobry, daje radę, nie przegrzewa się, telefon jest płynny. Telefon ma mnóstwo zalet. Zdjęcia są doskonałe. Jestem naprawdę pod wrażeniem tego, co zrobiła Motka, zwłaszcza że Motka robi to samemu, tak? Inne firmy mają zawsze do pomocy jakieś inne firmy fotograficzne, lejki, nie lejki. Tutaj Motka konsekwentnie, zresztą sam byłem zawsze sceptyczny i mówiłem, że w którymś momencie chyba jednak przydałaby się pomoc kogoś bardziej doświadczonego, a tutaj zaskakująco Motka naprawdę robi coraz lepsze zdjęcia bez pomocy kogoś z zewnątrz. No a tutaj w tej klasie cenowej te zdjęcia są naprawdę doskonałe, nie mam do nich najmniejszych zastrzeżeń. Wyświetlacz, znowu, doskonały. To jest wyświetlacz, który sprawdziłby się we flagowcu. Zresztą kilka flagowców ma wyświetlacze, nie wiem, ciemniejsze, troszeczkę gorszej jakości. Także no, też jest to rewelacja. Działanie jest bardzo dobre. Oprogramowanie jest ciekawe, tak? Oprócz tych 4 aplikacji śmieci, cała reszta jest już dopracowana, fajna, spójna. Nie jest to już czysty Android, tak jak mówiłem, tylko tam są pododawane wszystkie rzeczy bardzo użyteczne. Bateria jest doskonała, ładowanie jest bardzo szybkie, telefon jest po prostu ładny, także w sumie uważam, że to jest naprawdę bardzo fajne urządzenie za te 1900 zł bez złotówki, a w dodatku pewnie jak troszeczkę poczekamy, znając życie, jakaś promocja się trafi, wtedy ten telefon dostaniecie taniej, a starczy Wam naprawdę na długo i gwarantuję, że będziecie z niego zadowoleni. O, i to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i co? I do następnego smartfonu. Na razie, hej, cześć!